Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia ponad 200 filmów, bo tyle już jest i przechodzimy do tematu. Atak Rosji na Ukrainę. Biden ogłasza pakiet dotkliwych sankcji. Relacja na żywo. Rosja zaatakowała Ukrainę. W mediach pojawiają się wstrząsające nagrania pokazujące rosyjskie siły atakujące ukraińskie miasta oraz informacje o ofiarach wojny. Reuters przekazał, że trwa rosyjski zmasowany ostrzał na portowe miasto Mariupol. Głos w sprawie rosyjskiej inwazji zabrał także Joe Biden, ogłaszając jednocześnie pakiet dotkliwych sankcji, które mają być potężnym uderzeniem w plany Putina. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo. Zachęcam również do obejrzenia poprzedniego odcinka na kanale Prawda.pl związanych z wojną pomiędzy Rosją i Ukrainą, gdzie Rosja napadła na Ukrainę. Jest to artykuł Onetu. Co prawda Onet miesiąc temu wystawił laurkę Władimirowi Putinowi, a jeszcze wcześniej pisał o jego zdrowiu i ulubionych zajęciach Władimira Putina, darząc sympatię prezydenta cara Rosji. Natomiast teraz zmienił taktykę na bardziej twardą, ciekawe na jak długo. Przypominam również, że Onet należy do niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer. 21.15. Parlament Mołdawii uchwalił w czwartek wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego na 60 dni. W związku ze rozpoczętą tego dnia inwazją Rosji na Ukrainę, prezydent Mołdawii oświadczyła, że jej kraj jest gotów przyjąć dziesiątki tysięcy uchodźców z sąsiedniej Ukrainy. Zaapelowała też do obywateli mołdawskich przybywających na terytorium Ukrainy, by opuścili ten kraj. Jestem z Rosji, ale to bardzo przerażające dla moich przyjaciół z Kijowa, Charkowa, Odessy z obwodu ługańskiego. Staram się z nimi korespondować, ale często nie odpowiadają. Nie wiem, co się z nimi dzieje, to straszne, bolesne, że mój kraj ma z tym cokolwiek wspólnego. Mówi w rozmowie z Onetem Anna, która brała udział pod konsulatem Rosji w Krakowie. USA wydała drugiego rosyjskiego dyplomatę w odwecie. Wydalenie przez Moskwę wysłannika Departamentu Stanu USA, podaje agencja AFP. Godzina 21.08. Puste półki na sklepach, długie kolejki do stacji benzynowych. Ludzie wypłacający duże sumy pieniędzy z bankomatów. Tak w czwartkowe popołudnie wyglądał Przemyśl. Takiej sytuacji nie pamiętam. Do stacji benzynowej czekałem 45 minut, w sklepie w kolejce stałem prawie 40 minut, opowiada pan Marcin, mieszkaniec Przemyśla. Niektóre z najpotężniejszych skutków naszych działań pojawią się z czasem, gdy będziemy ograniczać dostęp Rosji do finansów i technologii dla strategicznych sektorów jej gospodarki. Szacujemy, że wraz z naszymi sojusznikami i partnerami odetniemy ponad połowę importu zaawansowanych technologii do Rosji. Uderzy to w ich zdolność do dalszego modernizacji wojska. To zdegraduje ich przemysł lotniczy. Zaszkodzi to ich zdolności do budowania statków. Będzie to poważny cios w długofalowe ambicje strategiczne Putina. Jesteśmy gotowi zrobić więcej, dodał prezydent Biden. Godzina 21.05. Zgodnie z obietnicą dodajemy również nazwiska do listy rosyjskich elit i członków ich rodzin, których stacją sankcjonujemy. Są to ludzie, którzy osobiście zyskają na polityce Kremla i powinni dzielić ból. We wtorek powstrzymaliśmy rosyjski rząd przed pozyskanie pieniędzy od inwestorów amerykańskich lub europejskich. Teraz zastosujemy to samo ograniczenie do największych rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Firma w oszacowanych aktywach na 1,4 biliona dolarów, przekazał Biden. Dziś autoryzuje dodatkowe silne sankcje i nowe ograniczenia dotyczące tego, co można eksportować do Rosji. Spowoduje to poważne koszty dla rosyjskiej gospodarki, zarówno natychmiast, jak i z biegiem czasu. Dzisiejszymi działaniami usankcjonowaliśmy rosyjskie banki, które posiadają aktywa o wartości około 1 biliona dolarów. Odcięliśmy największy rosyjski bank, a także całkowicie blokujemy 4 duże banki. Oznacza to, że wszystkie aktywa, które mają w Ameryce, zostaną zamrożone, napisał Joe Biden. Atak Rosji na Ukrainę. Biden ogłasza pakiet dotkliwych sankcji. Rosja zaatakowała Ukrainę. W mediach pojawiają się wstrząsające nagrania pokazujące rosyjskie siły atakujące ukraińskie miasta oraz informacje o ofiarach wojny. 21.2. Polska niezależnie od biegu wydarzeń stoi i będzie stała na stanowisku suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą. 20.58. Minister zdrowia Ukrainy powiedział, że 57 osób zostało zabitych, a 169 rannych. W czwartek po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę, podaje Reuters. Po
Bobrujsku krąży ciężki sprzęt wojskowy na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Podobno na lotnisko w tym mieście przeleciało ponad 40 myśliwców, wskazuje Hanna Liubakowa. Bobrujsk jest oddalony około 200 km od granicy ukraińsko-białoruskiej. Tutaj zresztą macie film. Umówiliśmy i przedstawiłem prezydentowi Dudzie wszystkie kwestie bezpieczeństwa, omówiliśmy szereg kwestii politycznych, m.in. sankcjami, powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba po spotkaniu z Andrzejem Dudą. 20:49. Unia Europejska umieści w swojej liście sankcji więcej osób w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę, powiedział w czwartek szef unijnej dyplomacji. Dodał, że decyzja o tym, czy należy odciąć Rosję od systemu finansowego SWIFT, będzie należeć do przywódców 27. Nowi ludzie będą stacjonowani także na Białorusi w kompleksowym pakiecie, który obejmie sektory gospodarcze. Więcej sankcji będzie dotyczyło sektora finansowego, powiedział Borrell. Tutaj macie mapkę, możecie zatrzymać film. Mariupol znów jest pod ciężkim ostrzałem. O czym donosi Reuters? W Charkowie jest alarm lotniczy, w filmie ludzie z Charkowa ukrywają się w metrze, pisze Hanna Lubakowa, białoruska dziennikarka. 20:42. Lotnisko w Homstolmu. Koło Kijowa zostało odbite przez siły ukraińskie, są żołnierzy ukraińskich, ale walki wciąż trwają. Ogłosiła w czwartek wieczorem kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego. Jednak nie wszędzie informacje są tak dobre jak te z Warszawy. To ceny paliw w jednym z miast w Małopolsce. Jak widzicie, paliwo po niemal 8 zł. 20:39. Na zdjęciu Warszawa. Wola, ulica Obozowa, około 20 samochodów w kolejce. Tutaj macie zdjęcie. Ceny paliw na Orlenie. Na Placu Solidarności w Gdańsku zebrało się kilkaset osób, by zamanifestować poparcie dla Ukrainy. Na miejscu jest m.in. były konsul Ukrainy WDG Lew Zacharczyn oraz prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Zaczęto od hymnów obu państw i minuty ciszy dla ofiar, pisze Rafał Mrowicki na Twitterze. Godzina 20:34. Co najmniej 3 osoby zginęło, 26 zostało rannych w czwartek w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie obrzeżu ukraińskiego miasta portowego Mariupol nad Morzem Azowskim, poinformowały władze miejskie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło stronę informatyczną dla uchodźców z Ukrainy. Pojawiają się informacje, że samolot An-26 rosyjskich sił powietrznych rozbił się w rejonie Woronieża. To teren Rosji oddalony około 220 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wszyscy członkowie załogi nie żyją. Czekamy na oficjalne informacje w tej sprawie. Godzina 20:24. Ogromny ruch panuje w czwartek na drogach w zachodnich kierunku na Ukrainie. Drogi prowadzące w przeciwnym kierunku są praktycznie puste. Ludzie chcą uciec z Kijowa albo w ogóle z Ukrainy w związku z rosyjską inwazją. Sznury samochodów jadą od strony Kijowa na zachód Ukrainy. Duży ruch jest nawet na bocznych drogach, a większość stacji benzynowych widać kolejki pojazdów. Godzina 20:23. Solidarność naszą bronią. Pod takim hasłem odbyła się dziś w Warszawie demonstracja do wsparcia Ukrainy. Nie pozwólcie, aby była wojna i nie pozwólcie, aby działała się krzywda Ukrainie, apelowała do młodych Wanda Traczyk-Stawska. Po kilku godzinach kilkutysięczny tłum przeniósł się z budynków ambasady Rosji przy ulicy Belwederskiej pod budynek ambasady Ukrainy. Godzina 20:22. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował, że w wielu regionach Polski mieszkańcy tłumnie ruszyli na stacje benzynowe. Kierowcy boją się ewentualnych braków w dostawie paliw i zawczasu chcą zatankować. Podobnie jest na Lubelszczyźnie. Długie kolejki tworzą się m.in. w Zamościu, Chrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim czy Biłgoraju. Godzina 20:20. W piątek odbędzie się nadzwyczajny szczyt szefów państw i rządów NATO, poinformował sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. Godzina 20:19. Premier Belgii oświadczył w czwartek, że kraje Unii Europejskiej powinny zastosować sankcje, które ugryzą Rosję po tym, jak wojska rosyjskie rozpoczęły tego dnia inwazję na Ukrainę na wielką skalę. Nie potrzebujemy sankcji, które szczekają. Potrzebujemy sankcji, które ugryzą, które mają duży wpływ na stronę rosyjską, powiedział De Croo dziennikarzom przed nadzwyczajnym spotkaniem przywódców krajów Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone zamierzają wysłać kolejne 7 tysięcy żołnierzy do Niemiec.
20.14. Jesteśmy w krytycznym momencie Unii Europejskiej i Europy, dlatego musimy działać szybko. Oświadczył w czwartek przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli premier Polski Mateusz Morawiecki. Musimy działać bardzo szybko, inaczej upadniemy. To jest krytyczny moment w historii Unii Europejskiej i Europy. Oczy całego wolnego świata są skierowane na nas. Jakie sankcje, jaką reakcję zaproponujemy i przyjmiemy, mówił szef polskiego rządu. Siły zbrojne Ukrainy informują, że odzyskały lotnisko w Gostomelu pod Kijowem. 20.11. Jestem przekonany, że okażemy im solidarność i udzielimy wszelkiej możliwej pomocy, mówił prezydent. Podkreślił, że Polacy wielokrotnie w momentach trudnych pokazywali, że potrafią stanąć na wysokości zadania, bo tacy jako naród jesteśmy, przekonywał prezydent. 29. Musimy być przygotowani do przyjęcia wielu uchodźców w naszym kraju. Ludzie, którzy będą szukać u nas schronienia przed tłumem wojny, powiedział Andrzej Duda. 29. Tylko razem jesteśmy w stanie przeciwstawić się złu. Najważniejsza jest jedność, dodał prezydent Andrzej Duda w orędziu. 28. Wydarzyły się i wydarzają kolejne tragedie. Dlatego ważne są dzisiaj jedności i wspólne zdecydowane stanowisko wobec Rosji. Musimy zaatakować niezwykle stanowczo i twardo. Potrzebne są bardzo dotkliwe sankcje, powiedział prezydent Andrzej Duda. Nasi sąsiedzi Ukraińcy zdają dziś najtrudniejszy możliwy egzamin, ryzykując własnym życiem. Egzamin, którego stawką jest niepodległość ich państwa, mówił prezydent. Bronią nie tylko swojej wolności, ale nas wszystkich, Europejczyków, dodał. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych, zapewniam o gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa naszym granicom. Agresja rosyjska na Ukrainę to punkt zwrotny. Dla zachodniej wspólnoty musimy zareagować twardo. Potrzebne są bardzo dotkliwe sankcje, które uderzą we wszystkie obszary funkcjonowania rosyjskiego agresora, przekazał prezydent Andrzej Duda w orędziu. 24. Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej polityki, podkreślił prezydent USA. Porozmawiajmy za miesiąc, zobaczymy, jak te sankcje będą działać, powiedział Joe Biden. Musimy być zjednoczeni w sprawie nałożenia ogromnych sankcji na Rosję, powiedział premier Mateusz Morawiecki, wchodząc do budynku Rady Europejskiej w Brukseli, w którym odbędzie się nadzwyczajny szczyt unijny. Premier podkreślił, że Unia Europejska musi być silna, zjednoczona i odpowiedzieć we właściwy sposób na agresję Rosji. Nie możemy pozwolić Putinowi przekroczyć nowego Rubikonu. Musimy to zatrzymać. To krytyczny moment historii Unii Europejskiej i historii Europy, powiedział. 20.00. W kwestii sankcji Joe Biden przyznał, że rynki będą reagować na nie. Ale potrzeba przede wszystkim wytrwałości z naszej strony. Putin musi zobaczyć, że Zachód się nie cofnie. Nie mam pojęcia, czym Putin chce grozić, wiem, co robi. Musimy pokazać wytrwałość, żeby Rosjanie zobaczyli, co Putin im sprowadził do głowy. Koordynujemy nasze prace z producentami, dostawcami, konsumentami OPE, aby zapewnić globalne dostawcy energii, powiedział Joe Biden. Nasze siły nie są i nie będą zaangażowane w konflikt na Ukrainie przeciwko Rosji. Nie jesteśmy do Ukrainy. Nie idziemy do Ukrainy, powiedział Biden. Zaznaczył jednak, że USA będą bronić każdego członka NATO, które jego zdaniem jest obecnie zjednoczone jak nigdy wcześniej. Nie ma wątpliwości, że Stany Zjednoczone i każdy członek NATO będzie realizować założenia artykułu 5, który mówi o tym, że atak na jednego to atak na wszystkich. Nasi sojusznicy będą mieli nasze wsparcie, powiedział Biden. 19.53. Przeniósł ponad 175 tysięcy żołnierzy sprzętu wzdłuż granicy z Ukrainą. Rozbudował szpitale polowe, co w jego początkowych zamiarach, mówi Joe Biden o dziennikarzach Władimira Putina. Przez całe tygodnie przestrzegaliśmy, że dojdzie właśnie do tego, a teraz się rozwija tak, jak przewidywaliśmy, dodał. Odcięliśmy największy bank Rosji, odcięliśmy go od systemu finansowego USA. Zamroziliśmy zagraniczne aktywa drugiego największego rosyjskiego banku. Dodajemy do listy sankcji kolejne nazwiska należące do rosyjskich elit, przekazał prezydent USA. Sankcje zaplanowane są tak, aby minimalizować długotrwały koszt dla Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, aby zmaksymalizować koszty dla Rosjan, stwierdził Biden. Putin wybrał tę wojnę, a teraz on i jego kraj ponoszą konsekwencje, powiedział Biden. Wprowadzam kolejne silne sankcje, kolejne ograniczenia narzucone na to, co może być eksportowane do Rosji, co doprowadzi do wzrostu kosztów w Rosji, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Putin wybrał tę wojnę, a teraz jego kraj poniesie konsekwencje. Wojna Rosji z Ukrainą to nie jest temat na jeden film, mimo że trwa dopiero jeden dzień, więc zapraszam do poprzedniego i następnego filmu na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału, postawienia łapki w górę i podzielenia się filmem ze znajomymi. I do zobaczenia. Cześć.